wzruszający, autentyczny, chwytający za serce. Takie opinie można usłyszeć od osób, które obejrzały film Marusarz, Tatrzański Orzeł. Emitowany w telewizyjnej jedynce obraz opowiada historię wyjątkowego sportowca i człowieka, który oprócz tego, że był bohaterem skoków narciarskich, był także bohaterem walczącym o wolność Polski. Adrian Borecki. Nie jestem mistrzem świata. Film Marusarz, Tatrzański Orzeł zachwycił widzów. Film jest bardzo ładny. Dobrze, że jest to tak pokazane, bo go rolę walczyli z okupantem hitlerowskim. Jestem pod wielkim wrażeniem tego filmu, dlatego że dotyka on postaci, o której tak na dobrą sprawę dzisiaj niewiele się mówi. Produkcja o polskim królu narcy XX wieku jest tym, co chcą oglądać Polacy. Tak powinno być. Jak powstawały takie filmy, coraz więcej. Każdy taki film, czy też powiedzmy sobie książka, program, to jest na miejscu i myślę, że to bardzo ważne. Bo każdy powinien poznać historię władcy krokwi. On był wielkim przyjacielem mojego ojca, tak, razem trenowali w kadrze. Wzruszający jest ten film. A postać Staszka Marusarza właśnie bardzo dobrze dobrana, bo on był taki zawsze lekko zadumany, taki spokojny. Ci, którzy go osobiście nie znali, dzięki filmowi mogli go dzisiaj poznać. Bardzo dobrze, że coś takiego powstaje. To pokazuje, że gdzieś tam te legendy nie umierają i tym młodym przede wszystkim można pokazać, co się kiedyś działo. Marusarz to była niesamowita legenda, to był człowiek orkiestra. Był mistrzem nie tylko w skokach narciarskich, ale i zjeździe, kombinacji klasycznej oraz alpejskiej, czy sztafetach biegowych. I powiem tak, jak mówił mój tata. Dziecko, ty se nawet nie wyobrażasz, kim jest dziadek Marusarz. I nie umiałam sobie tego wyobrazić i wielu z nas nie umiało sobie wyobrazić. I kiedy byłam tą zawodniczką dorastającą, to dla nas to był wzór. Produkcja, która swoją prapremierę miała w Zakopanem, to opowieść nie tylko o wspaniałym sportowcu, ale także człowieku, który był oddany ojczyźnie. Marusarz był żołnierzem Armii Krajowej, więziony i torturowany przez Niemców. Nie poddał się, uciekł i przeżył. Telewizja łaknie dobrych scenariuszy kina tożsamościowego, kina patriotycznego, ale robionego nie na koturnie, nie w takim akademijnym zadęciu, tylko właśnie przekonującym prawdziwą opowieścią o prawdziwych historiach, prawdziwych bohaterach. Bohaterach, których losy dzięki takim produkcjom odkrywać może cały kraj. Adrian Borecki, Wiadomości. Historia Stanisława Marusarza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, dlatego na specjalne życzenie widzów telewizyjna jedynka zmieniła ramówkę, o czym poinformował prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Największa radość telewizji publicznej, gdy misja i tożsamość spotyka się z wielką widownią, wzruszający, poruszający film Marusarz, Tatrzański Orzeł o wzorze patriotyzmu i mistrzu sportu obejrzało w telewizyjnej jedynce 3 200 000 widzów. Dziękujemy. Na liczne prośby powtórka. Dziś o 22:00 w TVP1.